W sobotę 6 lutego 2010 roku zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzezinach po wielu godzinach prób odtańczył poloneza na 100 dni przed maturą. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości przez dyrektor szkoły Annę Sokołowską. Witam serdecznie na studniówce Młodzieży Liceum i Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzezinach. Panie i panowie, poloneza, czas zacząć. Tego układu kolejnego, jaki zobaczyliśmy. Okazuje się, że polonez tak stary, a jeszcze można wykrzesać z niego coś nowego, coś nowoczesnego. I btv.pl zapytało jedną z tegorocznych maturzystek, czy tego wieczoru towarzyszyła jej trema oraz jakie trendy studniówkowe panowały w tym roku. No oczywiście, że była. Ręce się trzęsą, nogi się trzęsą, śliska podłoga, strasznie było, ale jakoś się udało. Fajnie, myślę, że wyszło nieźle. No, trendy przede wszystkim skromnie, kolory stonowane, jakieś, nie wiem, szale, bądź, nie wiem, bolerka takie różne. Raczej kolory stonowane. IBTV.pl, internetowa brzezińska telewizja.